Jak uratować więcej dzieci chorych na nowotwór? Jak sprawić, żeby usunięcie złośliwego guza wyrządziło jak najmniej szkód w ciele małego pacjenta? Odpowiedzi na te pytania stały się głównym tematem rozmów prowadzonych w czwartek we Wrocławiu. Leczenie tych chorób jest wielodyscyplinarne, więc potrzebny jest nie tylko pediatra, chemioterapeuta, onkolog, ale potrzebny jest chirurg, potrzebny jest radiolog i radioterapeuta. I ta grupa, której ja jestem przewodniczącą od kilku lat, organizuje coroczne tak zwane grupy robocze. Myśmy tą grupę zinicjowali już w latach 80. Także wie pan, ta współpraca się bardzo dobrze rozwija i uważam, że jak do tej pory mamy duże sukcesy, jeśli chodzi zarówno o poprawienie tego standardowego leczenia, jak i zainicjowanie nowych, ważnych projektów, które są bazowane też na molekularnej i biologicznej charakteryzacji tych guzów. Swoimi doświadczeniami podzieliły się największe sławy z zakresu onkologii dziecięcej. Czwartkowe sympozjum dotyczyło leczenia nowotworów i zmian guzopodobnych jajników. Trzeba powiedzieć, że wyniki leczenia nowotworów u dzieci są znacznie lepsze niż u dorosłych. I to nie tylko z powodu tego, że to są inne nowotwory, ale też z powodu tego, że my mamy znakomitą organizację ich leczenia. Dzięki realizowanemu programowi dzieci dotknięte chorobą nowotworową leczone są według ujednoliconych zasad leczenia. W tych krajach, które partycypują w tych programach, standard w tych centrach, takich jak na przykład Wrocław, jest zupełnie porównywalny do najlepszych centrów też w Niemczech, czy we Francji, czy w Anglii. Dwudniowa konferencja Guzylite – Diagnostyka i leczenie potrwa do piątku. Seminarium zostało zorganizowane przez Polsko-Pediatryczną Grupę Guzów Litych pod przewodnictwem profesor Bernardy Kazanowskiej z Przylądka Nadziei. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24.